Dziewczynka podarowała lekarzowi tajemniczy pakunek. Gdy mężczyzna zajrzał do środka, zamarł z wrażenia, łzy momentalnie zalały jego policzki. Sześcioletnia zaskoczyła wszystkich swoim zachowaniem. Choć kilkulatka od zawsze wyróżniała się na tle swoich rówieśników, nikt nie podejrzewał, że może chcieć podjąć taką decyzję. Personel szpitala był w szoku, gdy zobaczyli paczkę, jaką wręczyła doktorowi. Ten dzień zostanie zapamiętany do końca życia, ciężko powstrzymać łzy wzruszenia. Dziewczynka wręczyła lekarzowi tajemniczą paczkę. Nieprawdopodobne, co znajdowało się w środku. Mała Clarissa Greenfield z Leicestershire w hrabstwie Lincolnshire zawsze była ciekawa świata. Niezwykle grzeczna, uśmiechnięta każdego dnia, pomocna i, jak na swój wiek, niezwykle dojrzała. Rodzice byli z niej po 100% dumni, ale po tym dniu stali się dumni jeszcze bardziej. Jak zdradza metro.co.uk, wytrwale gromadziła w swoim pokoju wszystkie wielkanocne słodycze, czekoladki, słodkie jajka, cukierki i wiele innych przysmaków, które bez wątpienia każdego dziecko miałoby ochotę spałaszować. Ona jednak nie otworzyła żadnego z opakowań. Gdy uzbierała niezwykle pokaźną ilość, całość zapakowała w ozdobny papier, po czym poprosiła rodziców, by udali się z nią do szpitala Queen Elizabeth w Birmingham. Będąc na miejscu, sześciolatka od razu pospieszyła do, by wręczyć mu pakunek. Gdy doktor otworzył paczkę i zobaczył, że jest ona przepełniona wielkanocnymi słodyczami, nie mógł uwierzyć własnym oczom, a tym bardziej powstrzymać łez. Cały personel był poruszony zachowaniem kilkulatki, która, jak się okazało, chciała umilić pracownikom szpitala ten trudny czas w walce z epidemią koronawirusa. Clarissa wiedziała, że z uwagi na pandemię wielu nie będzie mogło wrócić do domu na święta i spędzić ich w gronie najbliższych. Chciała zatem, by choć w taki sposób umilić i osłodzić ciężkie dla nich chwile. Rodzice, lekarze i pielęgniarki byli niezwykle poruszeni jej zachowaniem, nie mogąc wyjść z podziwu, że mimo swojego młodego wieku jest osobą tak świadomą tego, co dzieje się wokół. Źródło: